Cześć, z tej strony Ryu, witamy na ogranym kanale. Kontynuujemy naszą przygodę w tajemnicach pętli, a razem ze mną są Lobo, Marek Nowak, Łobuz, Siemowit, Przemysław Kłos, komputerowiec, Akli, Szczur, Dziwak. I doktor, który już tradycyjnie jako gracz, a nie operator kamery. Max Smetan. Poprzednim razem udało wam się ogarnąć mapę okolicy. A udało wam się przygotować na wyprawę życia. Odchrzaniliście rowery w bandzie Dwarda. I uciekliście przed robotami, którzy nie chcieli wam wypuścić z miasta. Jechaliście do lasu. Jest wieczór. Na razie zaczyna być wieczór, lekki, jeszcze jest jasno. Jechaliście do lasu. I powiedz mi, Przemysławie, gdzie macie jechać? Bo to ty masz mapę. Tam, gdzie strzałka pokazywała góry. Mam tę trasę opracowaną, bo wyliczyłem dokładnie, jak to zrobić. Więc myślę, że kierujesz dokładnie tak, jak powinniśmy jechać względem mapy. Gdzie to jest? Podejrzewam, że było to na północy od miasta, więc właśnie w tamtą stronę będę kierował, jeżeli to ja prowadzę. Masz mapę, prowadzisz. No to kierujemy się na północ w takim razie. Kierujecie się na północ. A przynajmniej tak mapa wskazywała. Kierujecie się na północ, wjeżdżacie głębiej w las. Okazuje się, żeby kierować się względem mapy, w którymś momencie z głównej, powiedzmy, ze ścieżki leśnej, musieliście wjechać w gąszcz, bo ścieżki prowadzącej typowo na północ znaleźć wam się nie udało. Ale udało ci się znaleźć mniej lub bardziej dzięki mapie, dzięki swojemu sprytowi, dzięki pomocy innych. Coś, co można by uznać za wydeptaną ścieżkę przez las, tak jakby. Więc wjeżdżacie tam. No i niestety, ale musicie siąść ze swoich mobilnych kółek, bo tamtędy nie przejedziecie. Jest za dużo krzaków, za dużo gałęzi, za dużo drzew. A żadne z was, z tego co się orientuje, z ukradzionymi rowerami od bandy Edwarda, nie ma zamocowanych żadnych wspomagaczy typu kolce, nie kolce, ewentualnie samobieżne maczety albo coś takiego, żeby to przycinać. Raczej nie. Ale przynajmniej jesteśmy w pół drogi za nami. To nie pieszo. Dokładnie. Dokładnie, to jest prawda. Można je tu zostawić w krzaczku, a później się po nich powrócić. Zostawiać. Jeżeli je znajdziemy. Spoko, znajdziemy je. Można mi też powiedzieć po prostu, gdzie są. Proszę pani przyjść. O. Ile w ogóle zdążycie powiedzieć, zanim was dopadną? Myślę, że to chwilę może potrwać, zanim nas dopadną, ale cóż. Jak będą mieli gipsy, to będą się wolniej poruszali. Idziemy dalej. Idziecie dalej. Zostawiliście ze sobą rowery. W ogóle nie interesujecie się tym, czy Edward ze swoimi kolegami przeżyli spotkanie z robotami i w jakim stanie wyszli. No uciekliście. Jesteście w lesie. Idziecie dziwną ścieżką, którą prowadzi was Przemysław. Rzuć mi proszę, Przemysławie, na pojmowanie. Nic. Dobrze. Idziecie ścieżką. Według tego, co wydaje ci się, że wskazuje mapa, to jest pewien problem. Bo w którymś momencie ścieżka się kończy i dochodzicie do takiego miejsca, że nawet nie jesteście w stanie wymyślić, gdzie iść dalej. Macie dosłownie drzewa, 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 drzewa. Wydeptanej ścieżki nie ma, a ty nie masz do tego pojęcia, gdzie ich zaprowadziłeś. Zgubiliście się w lesie. Więc co robicie? Czy my na pewno idziemy w dobrą stronę? Oczywiście, że tak. Mapa jest jednoznaczna. Po prostu to, że ścieżka się skończyła, to znaczy, że musimy iść dalej w tą stronę, którą prowadziła.
Dobrze. No panie, może się mylić. Dobra. Ciekawe, dlaczego się skończyło. Ale dobra, idźmy. Idziecie dalej, mam rozumieć. Tak, no zgodnie z mapą. Tak, mapa nie kłamie. Już nie masz bladego pojęcia, co jest na tej mapie. Dobra, słuchajcie. Ale ty się nie przyznasz. Idziecie dalej, przebijacie się przez drzewa, dosłownie, bo tam już nie ma krzaku, tam są dosłownie drzewa i gałęzie, gdzie to jest, odgarnij jedną gałęzię, odgarnij drugą gałęzię i może trzecia nie przywali ci twarz. Ej, chyba trochę nie tak. Powinniśmy mieć jakiś trakt, co? Czemu? Nie wiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Jakąś ścieżkę chociaż. Chociaż może i nie. Możemy sobie zrobić ścieżkę. Pokaż na chwilę tą mapę. Pokazuję. Widzisz, jesteśmy tu i tu jest strzałka i musimy iść tak, jak strzałka pokazuje dokładnie. Tak. Czy mogę jakoś tam coś wyczytać z tej mapy? Analiza. Spróbuję. Jeden sukces. Tak, wyczytałeś, że się zgubiliście i że poprowadził was zupełnie w innym kierunku. Chyba coś jest nie tak. Ej, zobacz. On mówi, że jesteśmy tutaj, ale mam wrażenie, że się jednak zgubiliśmy. Dobra, słuchajcie, to może wracajmy do tego miejsca, gdzie znajdziemy jakieś drzewo. Tak, a poza tym może znajdźmy jakieś drzewo, spróbujmy wyjść w górę i zobaczmy, z której strony są góry. Kto umie spinać się na drzewa? Kurde. To jest ruch? To jest ruch. Tak, to jest ruch. To ja mogę spróbować. Okej. Okay. Dobra, zaczynamy od spinaczki na drzewa. Zaczynamy od spinaczki na drzewa. To ja idę. I to jest jeden sukces. Udało ci się spiąć na drzewo. Szedłeś na górę. Tak samo jak w przypadku miasta, masz wrażenie, że góry są po każdej stronie. A są jakieś góry, które wydają się bardziej... Nie. Tak, jakie widziałem wcześniej? Nie. Jedyna różnica względem tego, co widzieliście w mieście, jest tylko taka, że masz wrażenie, że mgła jest jeszcze gęstsza. Czyli idziemy w drugą stronę. Nawet nie wiesz, w którą stronę idziecie, ale nie istotne. Ale mgła jest gęstsza, więc... Dobrze. Mgła więc nie jest... Teraz chcieliście się cofnąć. Dobra, złaź stamtąd, powoli. Ja nic nie wyblokuję tam. Gdzie mamy iść, w którą stronę? Skąd przyszliśmy chociaż? Próbujecie się cofnąć. Uh-huh. Według was... Dzięki, że mnie zostawiliście na tym drzewie. No, zaszedłeś z drzewa i próbujecie się cofnąć. Próbujecie się cofnąć. Według was powinniście iść do tyłu. Tak jak przyszliście, prostą drogą. No to tak idziecie już jakieś 10-20 minut. Ścieżki jak nie było, tak nie ma. I wszędzie krzaczory dookoła. Wszędzie krzaki, drzewa, gałęzie. Ale na pewno można się rozejrzeć za jakimiś nadłamanymi gałązkami albo czymś, co... Nie znajdujecie praktycznie drogi, którą tu przeszliście. Nie jesteście w stanie odnaleźć. Nieważne jak, w którym kierunku i gdzie pójdziecie. No to jest fajnie. A widziałeś góry na tym drzewie? Wszędzie widziałem góry. No to jak mapę wszędzie? Mapę znam. Tak samo jak w mieście. Nasz mapę. No to były góry, to były góry, to były góry. No to jeżeli chcemy iść na górę, nieważne jaką, to nieważne gdzie pójdziemy, to dojdziemy do góry. Tak. No to idźmy wtedy. Stańmy z taką książkę chyba. Wszystkie co, drogi prowadzą do góry? Jeżeli nie wiesz, gdzie chcesz pójść, nieważne gdzie pójdziesz. Ej. Jeżeli nie wiesz, gdzie chcesz dojść. Nie, no chcemy dojść do góry. Góry są wszędzie dookoła, więc pójdziemy gdziekolwiek, to dojdziemy do góry. Tak. W lesie no jest też tak, że idziesz cały czas prosto i w końcu ten las się skończy. No to idźmy wtedy. To gdzie idziecie? Prosto. Co robicie? Prosto. Przed siebie. Tak. Idziecie przed siebie. Kompas nic nam nie daje. Czy widzimy mech? Dobra, nie ogarniam takich rzeczy. Czy wy ogarniacie jakieś rzeczy, które wskazują kierunek? Słońce na przykład? Coś w tą stronę? Słońce generalnie bardzo już zaszło i zaczyna się robić mrok. Świetnie, zaraz będę ogarniać. Okej, to jak się robi mrok, to ja rozplątuję ze swojej kurtki. Kurtki dla Przemka i dla Maxa. Trzymaj. O, jest czarna? Trzymaj. No twoją kurtkę wziąłem. Dobrze. Przecież. Sam zakładam też kurtkę. Ty masz szczur swoją, tak? Mam.
Dobra, zakładam kurtkę. Założyliście kurtki i idziecie przed siebie. Kij wie, w jakim kierunku w tym momencie, bo już się nawet zgubiliście, gdzie byliście przed chwilą. Ale jeżeli będzie noc i będą gwiazdy, to mogę spróbować wywnioskować, gdzie jest północ. To mój pomysł. Na razie jest wieczór. Ale ja wiem, jak... Tak, to dokładnie, ty wiesz, jak to zrobić. Na razie jest wieczór. Idziecie gdzieś. Już chyba nie, jak już jest tak ciemno, to nie ma sensu tam. Jeżeli jest jakaś, słuchaj, znajdujemy jakieś większe miejsce wokół drzew, między drzewami gdzieś coś... Na upartego by się znalazło, ale to nawet nie jest mini polanka, to jest po prostu tyle, że jest większa przestrzeń między drzewami. O. No się położymy wszyscy. Na upartego tak. Dobrze. Jest po prostu większa przestrzeń między konkretnymi drzewami, ale dosłownie weszliście w dziedziny drzew. Nie jesteśmy za duży, nie? Okej, okay, no dobra. To będzie co? Ciemno i strasznie. No, już się zaczyna robić bardzo ciemno. Ja bym poszedł spać. Dobra. Ja bym wrócił do pomysłu z gwiazdami w takim razie. Dobrze. Wiesz, co robię? Dobra, nie. Najpierw gwiazdy niech będą ten. To będzie w międzyczasie. Dobrze. Chcesz zobaczyć gwiazdy. Jest tylko jeden problem. Korony drzew zasłaniają ci niebo. Dobra, to... Tak. Wchodzę na drzewo. Max wejdzie na drzewo i będzie mi opowiadał. Tak. Ja będę z tego próbował wywnioskować. A co mam widzieć? Gwiazdy. Jest sukces. Chodzisz na drzewo. Patrzysz na niebo. Patrzysz na niebo. Jak patrzyłeś w sierocińca, było widać gwiazdy. Teraz patrzysz na niebo. No nie widzisz, nie widzisz gwiazd. Widzisz chmury, które jednocześnie wyglądają jak mgła od góry. Nie, ja. Nieźle. Tak. Nie ma gwiazd. Jak nie ma gwiazd? Nie ma, są chmury. Bez sensu. Jak wchodziliście, nie było, było czyste. I wchodziliście do lasu. Ktoś sobie z nas robi... Nie, daleko są góry. Nie, właśnie nie daleko. Nie jesteś w stanie tego określić. Wydaje się, że niedaleko, ale cholera wie. Wtedy też tak myślałem, poszliśmy w tą stronę i nadal... Normalnie 13 piętro. Tak. Pozdro dla kumaty. Tak. Jest taki pisarz, on już chyba wtedy pisał, się wydaje. Tego typu zabawę historię. Dobra. Taki król. Odgarniam darń. Łamię gałęzie. Tak robię, wiesz... A, właśnie, przecież ja posiadam... Zapałki. Takie różne dziwne przedmioty. Takie różne dziwne przedmioty. Obcinam gałęzie. Jak poobcinam gałęzie, układam obok siebie jakieś suszki i tak dalej i robię takie miniaturowe ognisko, ale mini. Rzuć mi proszę na majsterkowanie. Bardzo proszę. Fel techniki. I jeden sukces. Daję ci się zrobić mini ognisko, niczego przy okazji dodatkowego nie podpaliłeś. Ani siebie, ani swoich kumpli. I chowam zapałki od razu. Bo jeszcze podpalimy las. Przez przypadek schwajczymy wszystkie drzewa i odsłonimy wszystko, co jest dookoła. Dokładnie, i las przestanie być przeszkodą. Problem. Mgła też, bo będzie mnóstwo dymu. My też przestaniemy być problemem. Tak. Więc tak zasadzając, nie udało się umrzeć. Tak. Tak sobie tłumacz. Teoretycznie według podręcznika. Praktycznie ja robię trochę rzeczy poza podręcznikiem, jak już zdążyliście ogarnąć. Więc tak. Udało ci się, masz tu swoje niewielkie ognisko. Ser, o dziwo, trzyma się z dala od ogniska. Wow. Wyciągam chleb. Jednak jakaś inteligencja w tym... Wyciągam chleb. To już jest. Kroję bajdy. Wiesz co, to jest bardziej etap na zasadzie siedzę w kieszeni w kurtki, bo mi zimno. Kroję pajdy, chleba, otwieram puszkę jakąś, stawiam tą puszkę blisko ogniska, tak żeby się troszeczkę podgrzała, chociaż
Potem każdemu na ten chleb, na pajdę chleba kawałek z tej puszki. Ja gram na gitarze, żeby oddać ludziom otuchy. O, skomponuj coś nowego może. Koniec. No, miałeś taką kompozycję, jak ona szła, jakoś tak... Tyn, 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 tyn. Jak to było? Ja nie pamiętam, krótką pamięć. To matematyka. Kurczę. Ty miałeś to zapisane chyba. Tak, mogę zaraz ci to rozpisać, jakbyś chciał. Pasek przeszkadza. A rozpisz, wyślij gdzieś tam, może ktoś komuś się spodoba. Kurczę. W gazecie czy coś. No ty mówisz, że to nie zażarło. Mi się wydaje, że to było zażarło. Tak, myślę, że nie. Co robimy? No nic, nie wiem, kurde, właśnie. Na razie kolację. Ciekawe, czy już nas szukają. Patrz, tym razem nas nie znajdą. No patrz. Udało się, w końcu. Ej, jesteśmy wolni. Możemy iść. Ty, rzeczywiście. Można iść. Ty, gruba sprawa. Kiedy ostatnio... Mówiłem, że mam genialne plany. Kiedy ostatnio tak długo was nie było? Wciul. Dawno temu nie jesteś w stanie określić, ile czasu minęło. Bo ja nie mam pojęcia. Nie umiesz określić nawet w dniach, a nie mówiąc już w miesiącach czy latach. Po prostu nie jesteś w stanie. W tym momencie jakby dla was czas, pojmowanie czasu w sposób taki bezpośredni, miesiące, dni, lata, nie istnieje. Okej. Okay. Wiecie tylko dawno temu, bardzo dawno temu, kiedyś coś. Takie ogólne. Jakby pojęcie czasu... Nie jesteście w stanie w ogóle uformować myśli, która byłaby dla was pojęciem czasu. Okay. Tak, jako takowego. Właśnie w dłuższym okresie. Płonie ognisko w lesie, MG na wrogów niesie. Lepiej, oj lepiej nie, niech tam o mnie niesie. Więc siedzicie przy tym ognisku. Tak, i ta puszeczka się podgrzewa, każdemu odkrajam po kawałku, powiedzmy, że turystyczna to była, odkrajam po kawałku na chleb. Mówiłem. Aż gdyby nie my, to będę złą drogę szedł. Ogarniasz jedzenie. Ogarniam żarłem. Próbujesz wyliczać matematycznie, gdzie macie iść dalej. Nie idzie ci, zwłaszcza, że jest ciemno i nie bardzo widzisz, co piszesz na kartce. Ty się bawisz gitarą. A ty błyszczysz sera. Tak. Ja przewodzę. Zrzuć sobie na to przewodzenie, jak tak bardzo chcesz. I piorun. No. Przepraszam. Czy to wierzę? Trzy sukcesy. Mhm. Przewodź. Jak przewodnik przewodzę. To zapisz sobie w pamięci, tak, że macie 6 kości do wykorzystania na późniejsze rzuty jako dodatkowe kości. O. Dla wszystkich. Komu je rozdasz i w jakich ilościach? Zależy od ciebie. Idziemy szukać gaz. Idziemy szukać. Ale macie to na wykorzystanie na później jako 6 dodatkowych kości, które możesz rozdysponować do kogo chcesz jako dodatkowe kości do rzutu. Dobrze. Więc o dziwo ci wyszło. Więc coś tam na tej gitarze jednak grać umiesz. Masz tam zagrać. Ej, normalnie Bart zmotywował nas. No, raczej jest Didy. Tak sobie rozmawiacie. Jest już totalnie ciemno. Jest tylko te wasze ognisko, mini ognisko. Jesteście wy. Jest całkowita cisza. Tak jak normalnie w lesie powinny być odgłosy jakichś zwierząt. Ptaków. Proszę, robali, cokolwiek. Chociażby nawet jak w tym waszym lasku z domkiem na drzewie, czy jakby w tamtym lesie obok waszego sierocińca, czy gdziekolwiek. Zawsze był jakiś odgłos. Tutaj jest totalna cisza. Słuchajcie tylko trzask ogniska i wasze rozmowy. Ej, właśnie. Słuchajcie. Myślicie, że roboty wszystko zjadły? Roboty jedzą? A nie? Jakie mają usta? Nie wiem. Ej, no co? Może one się po prostu nie uśmiechają. Albo im się pojawiają tak jak te oczy. Ty weź daj spokój, jak zobaczyłem te oczy, to oj, jakoś szybciej mi się jechało. Chciałaś czerwone takie. Co robicie, będąc z dala od sierocińca, w lesie zgubieni, w środku ciemnego lasu, w całkowitej ciszy, w środku nocy? Właśnie, słuchajcie, ale czy jak myśmy wyjechaliśmy do tego lasu, to też nie słyszeliśmy żadnych ptaków? Bo ja już nie pamiętam. A jak wyjeżdżaliście, słyszeliście? Przestaliście cokolwiek słyszeć w momencie, w którym Przemysław pogubił drogę.
Czyli jak zgubiliście ścieżkę. Ty, no. No, będziemy próbować przetrwać noc. No dobra, co nam da przetrwanie nocy? Będzie nam da przetrwanie po pierwsze, nocy. Może po pierwsze będzie słońce, chyba że znowu na chmurę. A będzie i tak jaśniej. I będzie jaśniej, i dobra. Będzie cieplej, i będzie milej. Dobra, czekaj, Przemek. W którą stronę my teraz szliśmy? Tak pira za oko. Nie jesteś w stanie za cholerę określić, w którą stronę szliście. Tym bardziej, że w którym momencie szliście do przodu, potem zaczęliście się cofać, potem poszliście w losowym kierunku. Nie masz bladego pojęcia. Nie wiesz, jak nawet określić kierunek, gdzie teraz macie, gdzie jesteście i jak macie iść. No teraz to już nie wiem. Szliśmy na północ. Potem na pewno się cofnęliśmy. Potem poszliśmy gdzieś. I od tego momentu już nie jestem w stanie tego obliczyć. Ech, dupa. Przecież ty obliczasz 7 niewiadomych nawet. Ale muszę mieć jakieś dane. Nie mam teraz danych. Kurka, rurka. Bardzo niefajnie. Poczekajmy do rana, odpocznijmy. Wyciągam kompas. Wyciągam kompas. Nachylam się nad tym. Nachylam się nad ogniskiem. Czy on nadal wiruje? Rzuć na serce. 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 Serce nie sługa. Jeden sukces. Nie, kompas nie wiruje. Kompas. Ej, patrzcie to. Zepsułeś zepsuty kompas. Kompas nie wiruje. Nie. On wskazuje północ. Zepsułeś go. Kompas wskazuje północ. W tym momencie wiesz, że kierunek, w którym jesteście, północ jest od was, jakbyście skręcili w lewo, a ogólnie szliście bardziej na wschód niż na północ. No to jeżeli wiemy, gdzie jest północ, wystarczy poczekać do rana i pójść na północ, bo na mapie na północ są góry. Dobra. Podam wam mapę. Pokaż. Twój kompas działa. Mieszam kompas na mapie. Od bardzo dawna nie działał. Z kreskami. Od bardzo dawna nie działał. Ustalam azymut. Wiedziałeś, że kiedyś zadziała. Dokładnie. Ustalam azymut, tak żeby, wiesz, zero było z północą. A my w to nie mierzyliśmy, bo dla nas ten kompas zawsze się kręcił. Tak. To może jednak znajdę brata. Nie mówię, że zepsuł. No nie. Sam się naprawił. Przecież to nie od nas zależy. To przecież magnetyzm jest. Dobrze mówię? Jak tak. To działa? Weź wytłumacz nam to. Albo nie, lepiej, bo to nie ma sensu. Ja wiem, o co chodzi, a po prostu widzi północ, no. Teoretycznie, jak jesteśmy dalej od pętli, coś w pętli mogło mu przeszkadzać. Ale co, no wiesz, ja nie przeczytałem tej książki twojej wielkiej. Aż tak dokładnie nie wiem, ale mogło tak być. A tutaj w lesie nie ma pętli, więc może działać, ale jeżeli wiemy, tak, gdzie ale jest północ... dlaczego tutaj nie ma zwierzaków, ty mi powiedz. Tam do licha. Napiłby się orężady. Sprawdzam, czy mamy orężady. Macie. Zostały zabrane butelki z piciem. O ile dobrze pamiętam. Nie. Szczur mówił, że zabiera butelki z piciem. Podaję dalej. Tylko nie wypijajcie wszystkich. To na razie jedną może. Jedną wypijmy na spółę. Bo nie wiadomo, ile nam będzie jeszcze. Dobra, ustaliliście, że twój kompas działa. Zamykam. Macie mapę, wiecie, gdzie jest północ. Jest środek nocy. Dobra, ustalam azymut tak, żeby się zrównać jakoś z tymi... Jest. Środek nocy, cholernie ciemno, ognisko zaczyna dogasać. No to niewiele się zastanawiam, tylko biorę ten nóż. Mówię... Daj mi teraz. Masz, na razie czego? Wziąłem z kolekcji. Nie po co gitara, ale może być. Spróbuj parę gałęzi obrzezać i ten... I dorzucamy po prostu lekko do tego ogniska, wiesz, połamać. Co się działa? Suszki jakieś. Wyciągnij go z pochewki. O tak. O tak, za rączkę złap, o tak. No. I tym, tylko uważaj, bo ostry jest miejscami. Łamiemy. Słuchajcie, wy się kładźcie, ja za jakiś czas kogoś obudzę, powiedzmy za godzinę. Którą mamy godzinę? W tym momencie około północ. Okej, północ, słuchajcie. O której będzie widno? Nie masz bladego pojęcia. O kurka.
Jest lato. Wiesz doskonale, że jak się budziliście na śniadanie, które jest około godziny zawsze 8, to już było jasno. Jak się obudziłeś rano, żeby pójść obserwować robota, obudziłeś się o godzinie 6, było jasno. Okej, słuchajcie, mamy 6 godzin. To ja proponuję po godzinę 40 wartowania. Myślisz, że ktoś nas to zaatakuje? Nie wiem, ale wolę warty. Poza tym, jak ognisko nam zgaśnie, to będzie lipa, co? A, no tak. Bo poza tym się bardzo zimno zrobi, nie? Ognisko musi być. Dobra, łażę tak dookoła tego ognia. Kładźcie się spać, ja połamię trochę gałęzi jeszcze, przyniosę tutaj, żeby było na przyszłe warty, tak? Łażę dookoła tego ognia i też odchodzę w jedną stronę, patrzę, czy kompas chodzi, czy nie chodzi. Odważnie, jak na 13 lat. Nie. Nie, po prostu jestem super bohaterem i koniec, nie? Pomagam. Inna dzielnica Gdańska. Tak. Rzuć mi w takim razie na śledztwo. Śledztwo. Tak. Czy uda ci się coś wypaczyć? Śledztwa nie mam, więc całkich obitych ciemnościach. Umysł. Czy kości? Ja obyć potworów, a potwory odchodzą. Zero sukcesów. Nie udało ci się nic wypatrzeć. Cisza, tak jak była, tak jest. Minęła twoja część. Warty, kogo budzisz? Budzę szczura. Bo to jest kolo z tego. Kolo z kozy, na nim zawsze można polegać. Szczur z kozy. To jest kolo z kozy. Szczur, obudzono cię. Tak. Pilnujesz. Szczur, trzymaj. Pilnujesz sam czy z serem? Z serem. Dobrze. Zrzuć sobie na śledztwo plus jedna kość za ser. Chociaż nie, plus dwa. No ser ma czulsze zmysły, nie? Tak, to te sery mają. Jedna. Jeden sukces. Dobrze. Patrzysz, obserwujesz. Tobie niekoniecznie udaje się coś zauważyć, bo jest ciemno. Jakby twoje oczka nie są aż tak czułe, jak czułe oczka zwierzaczka. Natomiast w którymś momencie, jak tak sprawdzałeś, chodziłeś, biegałeś dookoła, usłyszałeś, że ser piszczy. W konkretnym kierunku nawet się tam spojrzał. Nie jesteś w stanie w tym momencie określić, który to konkretny kierunek, północ, południe, wschód, zachód, cokolwiek. Ale w którymś momencie ser zaczął piszczeć. A jak zaczęłaś się przypatrywać, podeszłaś, wzięłaś nawet podwinąć lornetkę, żeby zobaczyć. Udało ci się, miałaś wrażenie, że widzisz jakiś przemieszczający się kształt, który chodził po okręgu wokół waszego obozu. Bardzo daleko od was. Ale wiecie, było widać jakiś kształt. W tej ciemności po prostu ciemny. Coś na zasadzie z jakiego przemawiającego cienia w ciemnościach. Z jednej strony? Nie wydawał żadnych dźwięków, kompletna cisza i gdyby nie ser, to byś nawet nie zwrócił uwagi. To z jednej strony mam taką nadzieję, może to mój brat, może w końcu go znalazłem, ale z drugiej strony coś, jakiś niepokój, więc idę obudzić resztę. Akurat skończyła się twoja warta. To nie ma znaczenia, budzę wszystkich. Budzisz wszystkich. Wszystkich. Zostaliście obudzeni przez szczura. Co jest szczur? Nie ma jasno. Nie, jeszcze nie jest jasno. Dobra, dorzucam. Chodziłem z serem. No. I zareagował, zaczął piszczeć. Tam coś zaraz łazi. O. Nie wydaje się. Przepatrujecie się. No jasne. Bierzecie też lornetkę, pokazuję wam, daję. Jesteście w stanie zobaczyć dokładnie to samo, czy jakiś cień przemykający w ciemnościach. Dość w jakimś oddaleniu od was, pomiędzy drzewami. Kurde, trzeba zwinąć latarkę. Następnym razem. Kamil! Biorę swoją gitarę. I idę w tą stronę. Kamil, jesteś tu?
Max, kurwa. No co? Różowe łazi w kółko, a co to może być? Gdzie różowe? To nie różowe. Nie widzisz koloru. Ja widzę, że różowe. Co mi się wydaje? Zakrywam w buzię i chowam go, się tak kucam bardziej z nim w krzakach. Czyli próbujecie go powstrzymać. Tak. No przynajmniej chociaż trochę. Max, weź wyluzuj. Czuję, że to nas przyjaźni. Tak. A jak nie? Ty rzucasz na ruch. Pozostali, którzy próbują go powstrzymać, rzucają na siłę. Okej. Okay. A ja bym chciał wziąć jakiś grubszy patyk, który się pali do góry. Na siłę, powiadacie? Tak. I po prostu go trzymać. Tak. Dobrze, trzymasz patyk, który się pali. Nie ma problemu. Nie? Nie, no on ma farta większego jak tylko ten. Ja po prostu dużo ruchu. Żadnego sukcesu. Ty miałeś no tak, ty rzucałeś na ruch, a nie na siłę. Mhm. Mam dużo ruchu. Poszedł sobie dalej. Ej, tak. Co może się wydarzyć? Zawisłem. Ostatnie słowa gracza. A ty masz kij, który się pali. Tak, i pójdę za nim, bo jeżeli to jest zwierzę, to może ogień go je przestraszyć. Idziesz za nim z patykiem, który się pali. Mhm, tak. Dobrze. Ja mamy krzyczącego. Macie kolegę, krzyczącego i kolegę, Marsa, który rozjaśnia wszystko dookoła. Z gitarą, który idzie w stronę cienia. I za nim człapie Przemysław z palącym się kijem. A Marek i Szczur zostali w obozie z etapem my ich nie znamy. Nie, 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 nie. Cierpimy na jakieś zaburzenia, już nie czujemy Szczur, strachu, nic. Szczur, wiesz co? Bierz żagiew, idziemy za nimi. Ej, nóż weź jeszcze. Ej, ten wziął ten nóż, czy nie? Chyba nie. Patrzę w obozie, czy zostawił ten nóż, czy nie? No to dawaj nóż. Idziemy z nóżami. Z żagwią w jednym ręku, z tym w drugim ręku. Torbę tylko przerzucam jeszcze, kompas chowam oczywiście do torby i jechana do przodu. Tymi pochodniami wyglądacie, kurczę, jak wiesz, jacy idący na ogra. Tak mniej więcej to ma wyglądać. Nie, to na dobra, idziemy. Stan na dole, stan więc... i przodem, stale się wiedzą, że mają popierowe zadary. Logiczne jest, że jak to jest zwierzę, to ogień je odstraszy i tyle. A, okej, okay, skoro tak mówisz. A mi się wydaje, że je to przestraszy. A jak robot, to nic mu się nie stanie, więc... Ja muszę zmienić podejście. Ja czuję, że to będzie dobry pomysł. Ej. Bo to serce. Ja czuję, że to będzie dobry pomysł. Dobra. Idziecie. Idziemy w stronę wszyscy. Cienia. We w czterech. W jakiej kolejności? On, tak. A my razem. A wy z tyłu, dobra. Chciałbym empatią tamten działać, zobaczyć co to jest, czy to jest fajne, czy to jest miłe, czy to może jest złe. Jak wyczuć aurę. Tak, wyczuć aurę. Poczuć moc. Empatia jest na umysł, nie na serce. Nie wiem, ale mam. Idziecie. Czy po dobrej, czy złej stronie mocy, czy fajnie czerwony miecz. Znajomość. Idziecie. Podchodzicie bliżej. Uh-huh. Jak mówiłam, on krąży po okręgu, ten cień, więc musicie trochę się z nim zrównać. Podchodzić. Krzyczę do niego, że nie będę go gonił. Nie zrobię cię, księdze, chodź tu. Przedstaw się. Jak cię zwą? Idąc w jego kierunku, drzesz japę. No tak, no żebym wiedział, że to ja. Jak będzie niedźwiedziem, to może się przestraszę, albo coś. Czy tam dzikiem. O. I zarył wszystki. Podchodzisz jako pierwszy. Ty idziesz zaraz za nim, z kijkiem. Tak, i mu przyświecę trochę. I przyświecasz. Oto co widzicie? Widzicie wielkiego robota, mającego tak w sumie ze 3 metry, który nie jest humanoidalny. Tak. Nie jest obiektem a la manekin do testów zdarzeniowych. Uh-huh. Ma dwie nogi, na których jest osadzony coś ala kokpit z czkami i taką wielką przesłoną. Taki wielki kokpit na tych dwóch nóżkach. Obok, z boku ma zamontowane 2 działka. I w momencie, w którym do niego podszedłeś, jego oczka zaczęły się świecić na czerwono.
I celuję do was z dwóch działek. Ja jedę pierwszy, nie? Więc odwracam i zaczynam uciekać. W waszą stronę, krzycząc, aaa, może to nie dobry pomysł. My jesteśmy mali, on jest duży, damy radę. Ja bym chciał wbiec pod niego. Biegę. Gdzie? Tam! Łapię go, żeby biegniemy w tamtą stronę. Nie, lepiej pod niego. Czemu? Bo wtedy w ciebie nie strzeli. Ale cię zadziewczę. No nie, bo będziesz unikał. Unikam, wolę uciekać. Ty uciekasz. Biegam. Tak. Mijasz po drodze Marka i szczura. Mhm. Wiesz co? O, ja bym chciał w ogóle rzucić ten patyk płonący w jedną stronę i w tym czasie wbiec pod niego, jak będzie patyk leciał. Dobry pomysł w sumie. Rzuciłeś patykiem, wbiegasz pod niego, olał patyk. Kieruje się na ciebie. Dobrze. Czyli na nas. Czyli ja mogę się nie ruszać? Nie, bo was się nie widzi. Was nie widzisz. Co robicie teraz? Macie wrogo do siebie nastawionego robota. Czy on ma coś, żeby się zaczepić na przykład za nogę, czy coś? Cyk. Jest wrogo, bardzo karciasty. Wrogo do robota nastawionego Maxa. Jest taki trochę kanciasty, ale... No i nie ma żadnej jakiejś drabinki albo czegoś, jak jest ta kabina, nie ma. Nie, bo to jest autonomiczny robot. Okej. Okay. Hmm? Przez ten las on tam spokojnie się będzie ciskał? Jest na tyle... Nie będzie lasu już wtedy. Duży, że cokolwiek mija, to albo łamie po prostu drzewa i gałęzie, albo po prostu to rozdebrza. A w tym momencie chodził sobie po prostu po miejscu, które jak zdążyliście zauważyć, było już dość wydeptane przez niego zresztą, dlatego go nie słyszeliście, bo nie miał już co zmierzyć. Aha. Tak, jak ja uciekam. Robię hałas, krzyczę, tak, że... Ruch. No, oczywiście, że tak. Gdzie są moje sukcesy, gdy są potrzebne? Właśnie z tobą dwa. Masz dwa? No. Dobrze, udaje ci się spierdzielić w momencie, w którym chciał już do ciebie strzelać. Ty wbiegłeś pod robota. Co dalej? I on biegnie za nim. Na razie tylko w niego celował. Celował. No to na razie się nie ruszam. Wasza dwójka widzi uciekającego Maxa. Co robicie? Marek? Chyba mam problem. No. Ja wiem, czy nie macie problemu. Was nie widzi. Twój problem jest naszym problemem. Ja teraz mu ucieknę, będzie dobrze. Nigdzie nie widzicie Przemysława. Gdzie jest Przemek? Jestem daleko, nie powiem ci. Przemek miał żagiew. Zastanawiam się, gdzie jest Przemek, co robicie dalej. Powoli słyszycie dup. Dup. W naszą stronę? Kierującą się w waszą stronę. Waszą? To jest drugi? Nie, to jest ten sam, przybiegłeś koło nas. No tak, przybiegłem. Ale tak, jest schowań trochę. Dobra. Nie robisz hałasu, co? Idzie za tobą. Idzie za mną, bardzo dobrze. Dobra. Ja nadal hałasuję. Idziemy. Kurde, jeszcze zacznę grać na gitarze biegnąc. Dawaj na południe. Jest mały problem. Nie wiem, gdzie jest południe. Południe to jest właśnie tam, gdzie macie robota. Okej, okay, dawaj na zachód. Dawaj na zachód. I dosłownie 90 stopni w bok. Czekaj. No dobrze, biegniecie tam. Południa, zachód. Tak, żeby on sobie idzie tam, pewnie gdzieś tam prosto w nasze blisko. Ja między drzewami, tak, żeby jak najbardziej go spowolnić. A on będzie szedł prosto. Tak, mniej więcej. Te drzewa go trochę hamują, to nie jest tak, że przecież to co. Nawet jakby cię zarówno, to drzewa cię... Tak, ale on tego nie wie. On jest większy, żeby... On po prostu sobie idzie. On sobie po prostu idzie, tak jakbyś ty szedł, nie wiem, w trawie, tak, w wodzie. Max tego nie wie, bo on się nie obraca, tak. Pewnie. Tak. Myśli, że go to on po prostu za tobą idzie. Niedźwiedzia bez powodu. Nie słyszycie to dosłownie. Max klanami. A robot. Metaliczne, idące za wami. Patrzcie, ile drewno będzie na opał. Max, w bok. W moją stronę. Przemysłowie, co robisz? Poszliśmy. Jak szybko on idzie? No właśnie, ja uciekam. Czy na tyle szybko, że mogę sobie swobodnie iść pod nim? Możesz sobie swobodnie, musisz trochę biec, żeby za nim nadążyć, no tak, ale tak. No to tak robię. Ej, no to jeszcze 3 rundy i będę daleko.
Ty się męczysz o mnie. No, 4 rundy dam radę chyba. Nie, myślę. W lewo, w lewo! Dobrze. Idziesz za nim, pod nim. Tak. Właściwie to truchtarz za nim. No tak. Wy dalej uciekacie. Co dalej? W lewo, krzyczę w lewo. I to w krzaki? I w krzaki, no. Biegniecie w międzyczasie obejrzeć go, czy jest cokolwiek, co zwróciłoby moją uwagę? Analiza. Okej. Okay. Wybiegniecie w krzaki. Nie, dobry robot, niech zesnę robot, do domu. Wybiegniecie w krzaki, nadajcie za wami. Tak. Czyli co, skręcił? 2 sukcesy. Kurwa. Na pierwszy rzut oka nic nie widzisz, tym bardziej, że jest ciemno. Jest wciul ciemno. Tym bardziej, że zostawiłeś swojego kijaszka. Jedyne, co tak naprawdę ty nie widzisz w zasadzie prawie nic, bo jesteś dodatk pod robotem, jest ciemno. Oni przynajmniej jak się odwrócą, widzą czerwone ślepie w nich patrzone. Gdzieś tam z boku majaczy wam wasz ogienek, ale też zależy po prostu, czy czasy, czy ogólnie wam drzewa nie zasłaniają, więc też kijowo. Nie macie żadnego światła. Żeby móc w stanie ogarnąć tak naprawdę, czy robot ma coś, czy możesz zrobić, cokolwiek możesz zrobić, musiałeś go zmacać. Więc dosłownie łapka na jedną nogę, łapka na drugą nogę, łapka na kokpit, łapka na cokolwiek. Udało ci się wymacać coś, co można uznać jako klapę, która od biedy, jeżeli będziesz miał wystarczająco dużo szczęścia, może być tą klapą, którą używają serwisanci do dostania się do wnętrza robota. Ej. Dobra, to krzyczę do nich, zatrzymajcie się na chwilę. Dobra. A on w naszą stronę się zbliża, tak? Tak. Czy my już od dawna nie powinniśmy mieć takich stanów jak zdenerwowanie, przerażenie, zmęczenie? Zaraz będziemy mieli zranienie i już prawdopodobnie wycięcie też? Na razie jesteście tylko i wyłącznie... Na razie jesteście tylko trochę zmęczeni. Tym bardziej, że w sumie nie przespaliście za wiele. A mogłam was umówić. Mogłaś, no. Więc możecie sobie, jak tak bardzo chcecie, możecie sobie zaznaczyć zmęczenie. Okay. Nie chcę, ale zaznaczymy. Mechanicznie działa to w taki sposób, że macie minus 1 do rzutu. Cudownie. Każdy dodatkowy stan daje kolejny minus 1. Ale nie mniej niż 1, nie? W sensie nie mogę mieć 0. Pytam, bo jakbym miał uciekać, to bym miał 0. Nie, mechanicznie wygląda to w taki sposób, że jeżeli masz na 0, automatycznie dostajesz po prostu chociaż tą jedną. Okay. Czyli minus jedna kostka za każdy ten, tak? Za każdy stan, no. Dobra, to jak oni by mnie jednak chcieli posłuchać, to ja będę próbował, jeżeli będę mógł tę klapkę jakoś podważyć, otworzyć, cokolwiek. Masz swoje śrubokręty. Pewnie, że mam. Czyli nie dostajesz. Możesz spróbować ogarnąć tę klapkę, ale pamiętaj o tym, że masz minus 1, że ten śrubokręty dają ci, z tego co pamiętam, plus 1, więc się zeruje. Rzucasz mi w takim razie, proszę, na dziwne majsterkowanie. Majsterkowanie. Weź sobie jeszcze 2 kostki. Okay. Wy sobie stanęliście, tak jak wam polecono. I robot do was doszedł. Wziąłeś 2 kostki od Damiana? Tak, wziąłem. Robot do was doszedł i w tym momencie jego czerwone ślepia patrzą się na was, a działka celują was. Dobra. Ja chcę użyć empatii. Trzymam się jak najdalej od niego. Nie, uroku. Żeby go przekonać, że jesteśmy przyjaciółmi. A ja mam sukces. Stoi, zatrzymaj się. Powodzenia. Wspominajcie mnie czasem. Wyszedłeś naprzeciw do robota, niejako wychodząc trochę przed Marka i Szura, w taki sposób, że działka są skierowane tylko i wyłącznie na ciebie, a czerwone ślepia wpatrzone dosłownie centralnie w ciebie, jakby chciały ci laserem przebić głowę. No chciałbym, a czy to zrobią? Dobra, czy to, wolno? To ja jeszcze mieszkańcy krzyczę, że tak, tak, nie ruszajcie się, teraz jest dobrze, ja mam plan. Dobra. Zaczynasz do niego nawijać. Tak. Niedobry robot, niegrzeczny robot, do domu. Od razu ci mówię, że nie każę ci zrzucać, bo cokolwiek będziesz do niego nawijał, on i tak nie posłucha.
Więc rzut w tym momencie nie ma sensu. Może krzulik. Rzut w tym momencie nie ma sensu, bo on jakby jest w fazie tej bojowej, więc cokolwiek próbujesz do niego mówić, to do niego nawet nie dociera, nawet jeżeli ma jakąś inteligencję. Ty otworzyłeś tą klapkę. Udało ci się. Jesteś w stanie tam wymacać, bo nadal jest ciemno, przypomnę. Jakieś kabelki, jakieś płytki, ale nie masz bladego pojęcia, jak to tak naprawdę wygląda. Nie widzisz, co tam tak naprawdę jest. Ani kolorów, ani nawet układu, nic, zero. Po prostu jesteś w stanie to tylko wymacać. Dobra, to zacznę po prostu to losowo przecinać, wydzierać, wyjmować. Wszystko! Bo jak go zepsuję teraz, to jak będzie jasno, to zawsze można go naprawić. Czyli chcesz po prostu wsadzić łapy i zrobić ju. No, tam. No, generalnie tak. Albo wziąć śrubokrętem, coś tam powbijać, podważyć, może jakąś płytkę, coś. Siła. Oto moja ulubiona cecha. Dobrze, jeszcze dwa punkty. Ile masz? Trzy teraz. Pamiętaj o minus jeden za zmęczenie. A, to dwa. Kurwa, teraz ja mam cztery punkty. Tak, no, jakieś epickie rzeczy przezostawić, ale to też... To też jest epicka rzecz. Ogólnie... Ja chciałem powiedzieć. I to jest właśnie ta epicka rzecz. A generalnie, jakbym użył mojej dumy, jestem najlepszym detektywem i ja podświadomie wiem, który kabel muszę wyjąć, żeby on przystąpił. Jest za ciemno. No, to... no, nie widzisz nawet no, tego. Dobra. To sobie użyję punkt szczęścia. I mam sukces. Dobrze. Włożyłeś łapy jakkolwiek najbardziej byłeś w stanie i zrobiłeś to ciach. Udało ci się wyrwać, patrząc po twoich rączkach, tak oceniasz, pół elektroniki tego cuda. Robot się. Pozostałe się przydadzą. Tak. Robot się zatrzymał, oczka mu zgasły i zrobił takie dziu. Mówiłem, że mam plan. Ej, dobry jesteś. Dosłownie zrobił takie dziu. Znaczy nadal stoi, tylko jakby ta jego główka, powiedzmy główka jest opuszczona. Wyłączył się, kaput, cisza. Kosztowały całą inspirację. Brawo, udało wam się pokonać robota. Teraz zaglądamy do środka, co tam jest. Jest ciemno. Jakże te działka, chcę to wszystko. Jest, szkoda, jest że nie mam ciemno. Aparatu. Chciałbym w tym momencie aparat. Nie jesteś w stanie tego ogarnąć. To, że te działka, to tylko dlatego po prostu, że te jego oczka dawały na tyle duże światła, że byliście w stanie ogarnąć mniej więcej, jak on wygląda. Nie, zrzuciliśmy zaraz. Czekamy do rana. Ale wiesz co? Masz zapał. Gdzieś tam jest ogienek jeszcze. No, gdzieś się tam pali. No nie, widzicie go. Idziemy do ogienka, odpalamy co nieco i tutaj robimy żak. Nowy ogienek, żeby widzieć z jednego dobra. Ogienka drugiego ogienka. Przynosimy sobie ten żak, wie, który tam są. W tym lesie znowu. Przynajmniej część. Tak. I teraz będzie można zobaczyć w środku, co zepsułem. Dobra. I zamontować mu sterownik od Nintendo. I będziemy tak sterować, będę sobie szedł do przodu. Jakoś przemocować sufmiarkę do układu sterowania i przód tył. Masz rację, sufmiarka byłaby lepsza. Idziecie. Prędkość tak. Idziecie. Robicie to swoje śmieszne ognisko. Tak. Mhm. Ogarniacie to swoje śmieszne ognisko. Jak na 13-latków uważamy, że same za duże. Jest 4 w nocy. Spaliście łącznie. Marek i szczur niecałe 2 godziny. To my z 4. Wy niecałe, Przemysław i Max niecałe 4. Młodzi jesteśmy, damy radę. Oryżady mamy. Jesteście już i tak zmęczeni. Z samego rana. Jesteście i tak już zmęczeni. I orężadę, otwieram tą, trzeba dopić tą orężadę. I próbujecie ogarniać z ogniskiem to, co schrzaniliście w robocie. Ale co, naprawić to, co zepsuliśmy w robocie? A po co go naprawiać? Nie chcę go naprawić, chcemy tylko zobaczyć, co tam. No tak, zobaczyć. To zobaczyłeś, dokładnie pozbawiłeś go połowy bebechów. Nice. Dobra, to mogę sobie wymyśleć, co można z nim zrobić później. Nie jesteś w stanie tego naprawić. Ty, a to nie taki tranzystor potrzebowaliśmy?
Nawet jeżeli nie, to zawsze się przyda do czegoś. Robota nie jesteś w tym momencie w stanie naprawić. Zrobiłeś tam takie zniszczenia i to jest na tyle już skomplikowana technologia, że ni cholery tego nie ogarniasz. No dobra, ale mogę wymontować co ciekawsze rzeczy i schować do plecaka. Tak, połowę z nich nawet nie wiesz czym są i do czego się przydają, bo to jest, bo to było skonstruowane w pętli, a na technologii z pętli ty się nie znasz. Ale to nie przeszkadza mi w zabraniu ich. Ale ja mam bardową inspirację. Zaśpiewaj coś o robotach. Dobrze, wziąłeście sobie części. Zajęło wam to ogarnienie tego około godziny. Jest piąta w nocy. Nie, wiecie co, ja po prostu się walnąłem spać. To ty ogarniaj, Przemuś, a ja się muszę zrzemnąć, nie ma opcji. Chcecie to ogarniać, czy idziecie spać? Ja idę spać. To ja będę ogarniał. A ty? Spać, no co? Trzeba spać. Nie mówię, że nie możemy przyjść po 12. Zwłaszcza, że czujemy zmęczenie. Ja nie czuję zmęczenia, bo to jest coś, o czego ja nie wiem i to może być ciekawe, więc na pewno będę się tym zajmował. Niezależnie ile czasu to zajmie. No on się nie nabiegał, nie? Marek. Max i Szczur. Idziecie spać. Jak się położyliście? Przestało wam już nawet przeszkadzać jego pukanie, stukanie, wiercenie, odkręcanie, marudzenie i nawijanie na zasadzie śrubki i tak dalej. Coś, co zazwyczaj jak jesteście w bazie, was po prostu denerwowało. Byliście tak zmęczeni, że to jest etap na zasadzie położyliście się i zasnęliście od razu. Nawet was to nie obudziło, nawet jak w którymś momencie wziął młotek i zaczął napierdzielać w obudowę, żeby się dostać do tego, co zostało w środku. Nie. Kompletnie nie. Obudziliście się około godziny 10. O, za wcześnie. Nie. Zdejmijcie sobie proszę stan zmęczenia. Dzięki. Obudziliście się. Widzicie, że Przemek, Przemysła, dalej ślęczy nad częściami robota i robotem. Proszę, dopisz sobie, zaznacz sobie dodatkowo stan zdenerwowania. Masz w tym momencie minus 2. Okej. Stan zdenerwowania. Posiedziałeś nad tym tyle godzin, a nie udało ci się absolutnie niczego dowiedzieć. Faktycznie jesteś w stanie powiedzieć, że jest to robot z pętli, jest to technologia, której ty nie ogarniasz, nie rozumiesz i mimo nieważne jak długo już nad tym siedzisz i kombinujesz, nie jesteś w stanie z tego wywnioskować nic poza kawałki. Ewentualnie jakim właśnie tranzystorem czy coś takiego. Totalnie nie ogarniasz co, gdzie, po co, na co i czym. Dobra, to na pewno mnie zdenerwuje, ale wtedy będę się starał jak najwięcej zabrać ze sobą, żeby w końcu się dowiedzieć. I widzicie, że nad tym nadal ślęczy. I jest wyraźnie poddenerwowany i jeszcze bardziej zmęczony niż był wcześniej. Poczerpię śniadanie. Jo. Ja? Śniadanie. Kolejny chleb. Daj mi się chwilę obudzić. Pomogę ci. Kroję chleb, orężadę daję. Teraz jest żywnościowe, a może wy tak zupełnie przypadkiem złapaliście podczas tej misji kawę? A wierzyłem w was. Ale byliśmy bardzo blisko tej kawy. Niestety usłyszeliśmy kroki na korytarzu i musieliśmy uciekać. No i co, spadam na nowo ognisko i... Ta jasne, bo bym o kawie myślał. Człowieku, za szczurem ganiałem. I gotuję wodę z kawę i... Za myszą. A, dobrze. Ja odwracałem uwagę. Za mną ganiałeś? Ty weź, daj spokój. Trzeba tej kubki z herbatą. Dobrze, ogarniacie jedzenie. Bez większych problemów. Jest już jasno. Yeah. Ale tak dość szybko, żeby od razu potem można było ruszyć. Ja wiem, jest już ciut jasno. Tak. Spróbuj iść. Przemka. Przemek zje coś, chodź. Tak, idziemy. Jeszcze tylko 5 minut. Nie. Chyba 5 godzin u ciebie. Nie, tu siedzisz. I tak pewnie widzę moją torbę i tak wystaje z niej tak tyle. Ma tam 5 to dużo Przemek. Rzeczy. Przemek. To nie jest tak jak z kieszonką pana Kleksa, że tam się zmieści wszystko. Tak, no zobacz, to możemy wykorzystać do tego projektu, a to może się przydać, a to zobaczymy w ogóle, co to będzie. I... Ty, jasne. Ale to wtedy w drodze powrotnej złapiemy. Do reszty tak, a to już weźmiemy tak w razie czego. No to weź tam to targaj.
biorę i próbuję targać. Wiesz jak co, próbujesz wyciągam... podnieść tą jego torbę. Wiesz co, ja wyciągam sznurek z tej torby. Mówię, wiesz co, weź se powiąż to i sam se targaj to. Dobrze. Dziękuję. Oszczędziłeś mi rzeczy, które musiałam gdzie pakować. Pomaga mu to związać jakoś. Związaliście tobołki, mechanikę. A jakbym wziął jakiś panel i zrobił sobie z tego coś alasanie do ciągnięcia tego. No tak, stary. Będziemy teraz ciągnąć przez tak. Pół lasu w tej weftę. No co tak. Ty, stary, no weź. Będziemy tędy wracać. No ej, facet, no weź, no. No to może tak, te trzy... Ciaki, żeby nie mogli znaleźć tych twoich części, majsterkowanie, bo robota znajdą. Wasza trójka, przekonywanie. To jest urok? Tak, urok na urok. A nie, my przekonywanie, tak? Urok. Na urok. To jest ogólnie do odpędu. Jeden sukces. A ty majsterkowanie. Dobrze, mam jeden. Ile? Jeden. Serio? Zero? Jeden. Dobrze, wy macie dwa, on ma jeden. Udaje się wam przekonać Przemka, co nie jest łatwe, że zostaw ten złom człowieku, idziemy dalej, niejako dosłownie na zasadzie pchając go i ciągając. Tak, ale udaje tak. Im się przekonać ciebie. Dobra. Daję co jest rzadkie? Daję mu chustę. Nie, daję mu chustkę. Chustkę mu daję. Stary, masz to, zapakuj elementy elektroniczne, zdemontuj, zapakuj elementy elektroniczne, zabieramy te elementy elektroniczne. Masz to już zamontowane. Dobra, to wrzucamy. Pakujesz, wrzucasz, idziecie. Dobra. Jak nazwiemy martwego robota? Co? Jak nazwiemy martwego robota? Tego jakoś niemiło trzeba nazwać. Ja bym go nazwał... Edward. Nie zasłużył na takie imię. Edward. Bardziej go nazwał Byk. Albo Taran. Taran. Przecież taranował wszystko, nie? Na swojej drodze. No to mamy martwego robota Tarana. Dobrze, macie Taran. Czy on ma jakieś numery? Masz spisane z niego? Właśnie ma numery. Nie ma żadnych numerów. Czyli dziki robot. Tak, jak tamte były oznakowane modelem. Aha. Jedno i wiedzieliście, że to jest konkretna seria tych manekinów do testów zdarzeniowych i był oznakowany każdy model innym numerem. Tak, ten nie ma numeru, ale wiesz doskonale, że to jest dzieło pędzla. Nieźle. Panią go takie oznakowane roboty puszczyć? To nie jest tak niebezpieczne? To wygląda jak dziki robot. Może jakaś próbka? Nie znam się na tym. Może idziemy we właściwe takie, miejsce. Takie, które ci goni bez powodu. Może idziemy we właściwe miejsce, nie? A ten taran to był niezły. A może nie, biorąc pod uwagę tego robota. Idziecie dalej. Tak. Na dyskutujemy o robotach. Właśnie. A my ciągam oczywiście fata, ten tak, kompas. Tak. I sprawdzić tą swoją dziewczynę. No ona jest ten. Tak, ale też miałeś sen z tym miejscem. No miałem sen z tym miejscem, ale to, ona jest cała zdrowa i... Jeszcze raz układam ten. Masz punów. To raz miejsca i brata. Układam mapę pod spodem. Idziecie. Dobra. Cieszę się. Czyli powinniśmy iść tu. Patrzę, na mapie nie mam zaznaczonych tych, jak one się nazywają? Gór, nie. Gór. Nie. Okej. Okay, masz tylko zaznaczony kierunek z strzałką góry tam. Idziecie dobra. Na północ. Idziecie tak w sumie z 2-3 godzinki, 4. I pochodzicie z lasu. Przed sobą macie mgłę, a za mgłą majaczy góra. Ale co tam was spotka? Dowiemy się w następnym odcinku. Cześć. Ej, stary. Lajki, suby. Ej, stary. Jego łapę na przykład na dole w opisie. No. Co? Dokładnie to miałeś powiedzieć. No. Git.